Ej, a co to? Teraz jesienią zajmujesz się sadzeniem roślin? Myślałam, że jesienią się tylko sprząta w ogrodzie. Sprząta się sprząta, żeby był porządek, ale można też sadzić niektóre rośliny, takie jak wrzosy. No, śliczne, takie delikatne. Ty jako prawdziwa miłośniczka pszczół powinnaś wiedzieć, że takie wrzosy stanowią nie tylko ozdobę w ogrodzie, ale także są wspaniałym pożytkiem dla pszczół. Takie wrzosy zaczynają kwitnąć późnym latem, aż do późnej jesieni. Może chcesz mi pomóc? Daj tutaj jedną sadzonkę. To w takim razie, jeżeli wrzosy dają nektar, to znaczy, że pszczoły mogą robić miód wrzosowy? Tak, mogą, ale do tego potrzebne są ogromne wrzosowiska. No nasze nie jest wielkie, ale mam nadzieję, że przyniesie pociechę okolicznym pszczołom. Wiesz, takie ogrody przydomowe wcale nie muszą być duże. Wystarczy, że będą takie rośliny, które zaczną kwitnąć od wczesnej wiosny do późnej jesieni. A nasz ogród taki jest? Tak, oczywiście. Zobacz, tutaj przy ścieżce rośnie wierzba. Jest to drzewo, które w zasadzie kwitnie od wczesnej wiosny. Jest wspaniałą rośliną miododajną. Zaraz obok mamy irgę, berberysy i ognika szkarłatnego. O, a ja widzę jeszcze jedną roślinę miododajną. Tam jest lawenda. To prawda, to jest lawenda. Już troszeczkę jest przekwitnięta. Takie kwiaty lawendowe możemy również sadzić w naszych ogrodach, tylko wystarczy je odpowiednio osłonić przed chłodem i wiatrem. Pamiętasz, jak widzieliśmy we Francji wielkie pola lawendowe, prawda? Nawet przywieźliśmy stamtąd miód. No, dużo mamy tych roślin miododajnych. To prawda. Specjalnie tak zaplanowałam, żeby w naszym ogrodzie było widać pracujące owady. No, nasz ogród ciągle się zmienia. Tak, już nie mogę się doczekać wiosny, kiedy wszystkie kwiaty nam zakwitną i będzie tak pięknie i kolorowo.